dający nadzieję na rzeczywistą zmianę. W centrum tego projektu musi być człowiek, jego godność, jego potrzeby i oczekiwania. Chcemy tworzyć ruch społeczny, porozumienie ludzi, którym bliskie są takie wartości jak wolność, solidarność, równe szanse, wrażliwość na biedę, stawanie po stronie słabych i pokrzywdzonych, tolerancja, równouprawnienie i niedyskryminacja, modernizacja ustrojowa i społeczna. Wiemy, że wartości te podziela bardzo wielu Polaków. Dlatego główną cechą naszego ruchu jest otwartość. Jesteśmy otwarci. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są te wartości. Wszystkie środowiska lewicy i politycznego centrum. Przed nikim się nie zamykamy. Nie mamy zamiaru budować nowej partii. Partie polityczne, które wspierają nasz projekt, zachowują swoją odrębność ideową, programową i organizacyjną. Chcemy tworzyć porozumienie społeczne. Porozumienie dla przyszłości, którego pierwszoplanowym zadaniem jest debata programowa i systematyczne formułowanie propozycji rozwiązywania polskich problemów. Chcemy przywrócić polskiej polityce takie zapomniane, ale kluczowe cechy jak uczciwość, fachowość i odpowiedzialność. Koleżanki i koledzy, wybór daty naszego dzisiejszego spotkania nie jest przypadkowy. Oto właśnie dziś, 300 kilometrów stąd, zakończył obrady kongres innej partii. Partii, która ma diametralnie odmienny stosunek do polityki, odmienny stosunek do obywateli. Partii zamkniętej, nieufnej i podejrzliwej. Partii agresywnej, awanturniczej i antyeuropejskiej. Partii, która dzieli Polaków zamiast łączyć. My, nasze porozumienie, chcemy stanowić radykalną alternatywę dla tamtej właśnie partii. Bo tak naprawdę to tu jest Polska, a tam jest PiS. My proponujemy Polakom porozumienie dla przyszłości. Oni awantury o przeszłość. Co chcemy robić? Przede wszystkim skutecznie walczyć z kryzysem gospodarczym. Najważniejsza jest ochrona miejsc pracy. Nie ma zgody na doktrynerską politykę powszechnych cięć w wydatkach, bo to musi się skończyć jeszcze większym bezrobociem. Jesteśmy gotowi przedstawić skuteczny program ograniczania skutków kryzysu. Uważamy, że nie wolno dopuścić do masowych zwolnień. Wręcz przeciwnie, trzeba wspierać tworzenie nowych miejsc pracy. Oszczędności należy czynić tam, gdzie to uzasadnione. Na przykład ograniczając biurokratyczną mitręgę i marnotrawstwo, czy reformując KRUS. Jeśli chcemy myśleć o przyszłości, a nie o przeszłości, musimy postawić na wiedzę. W XXI wieku w globalnej konkurencji zwyciężą społeczeństwa wykształcone, innowacyjne, zdolne do dostosowań. Dlaczego więc na naukę i badania Polska wydaje najmniej w całej Unii Europejskiej? Dlaczego mamy przestarzały system kształcenia? Dlaczego nauczyciele należą do najgorzej opłacanych grup zawodowych w Polsce? Edukacja i badania powinny być naszym podstawowym priorytetem. Służba zdrowia w Polsce znajduje się od lat w stanie krytycznym. Obok infrastruktury drogowej i autostrad to zapewne obszar największych zaniedbań i najbardziej dramatyczny przykład kompletnej indolencji i bezradności kolejnych rządów. Chcemy przełamać ten impas. Jesteśmy gotowi przedstawić taki program reformy systemu opieki zdrowotnej, który zapewni powszechną dostępność usług medycznych bez kolejek, wysoką jakość opieki i spełni oczekiwania personelu medycznego. Wiemy, jak wyrwać się z tej spirali niemocy. Mamy dość dzikiej lustracji.
To proces, który zatruł atmosferę publiczną w Polsce. Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją skompromitowaną politycznymi przeciekami. Opanowany przez stronników jednej partii stał się instrumentem niszczenia jej politycznych przeciwników. Mamy dość panoszenia się kapłanów wiedzy tajemnej, wykorzystujących archiwa SB do walki politycznej. Po 20 latach od przemiany ustrojowej czas już anulować ustawę lustracyjną. Chcemy likwidacji pionu lustracyjnego IPN. Zarazem proponujemy, aby upublicznić zawartość teczek osób pełniących najważniejsze funkcje publiczne. Dość już politycznej gry teczkami. Integracja z Europą otwiera przed Polską nowe możliwości rozwojowe. W przeciwieństwie do partii prawicowych w Unii Europejskiej widzimy przede wszystkim szanse, a nie zagrożenie. Mamy dość polityki umierania. Umierania za Nicee, umierania za pierwiastek. Chcemy budować silną pozycję Polski w Unii poprzez współpracę i sensowne inicjatywy polityczne, a nie poprzez obrażanie się na partnerów. Stanowczość w obronie polskich interesów nie musi oznaczać awanturnictwa. Chcemy także, aby Unia była nie tylko wspólnym obszarem gospodarczym, ale także silnym partnerem politycznym na arenie światowej. Ściślejsza polityczna integracja Unii nie oznacza utraty suwerenności Polski. Wręcz odwrotnie, wzmacnia wpływ naszego kraju na bieg światowych wydarzeń. Szanowni Państwo, przedstawiamy Wam dziś projekt deklaracji ideowo-programowej. Jest to dokument otwarty. To tylko zaczyn do dyskusji, którą chcemy wywołać i do której zapraszamy. Nasz program chcemy budować razem z Wami i tysiącami innych Polaków. Nasz projekt polityczny ma charakter perspektywiczny, długofalowy. Uważamy, że na polskiej scenie politycznej jest trwałe miejsce dla ruchu centrowo-lewicowego. Uważamy, że elektorat demokratycznego centrum i proeuropejskiej, nowoczesnej lewicy nie ma obecnie w Polsce z różnych powodów swojego silnego i wiarygodnego politycznego reprezentanta. Nasze porozumienie może być, jeśli zechcemy, pierwszym krokiem na drodze do budowy takiej reprezentacji. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, przyjechaliście z różnych stron Polski, różnymi drogami. Reprezentujecie różne środowiska. Macie za sobą różne drogi życiowe. Ale możemy mieć jeden cel. Ten cel to naprawa Polski, jej modernizacja. To budowa wspólnego domu, uwzględniającego nasze oczekiwania i pragnienia. Zapraszam wszystkich do współpracy w ramach Porozumienia dla Przyszłości.